Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie... Przepiękna partia przed nami, bardzo ostra. Dawno już takiej ostrej partii nie widziałem. Przypomniał mi się właśnie taki arcymistrz jak Gata Kamski. Może mało znany w świecie szachów, mało wspominany, powiedzmy, ale wspaniały szachista, który osiągnął największy ranking w karierze 2.763 w 2013 roku i walczył z Anatolijem Karpowym w meczu o Mistrzostwo Świata. Po przegraniu tego meczu, jako 22-latek, postanowił zakończyć karierę. Na rzecz studiów medycznych, do, później do szachów wrócił. Był naprawdę niesamowitym szachistą. Urodził się w Związku Radzieckim, ale wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Jest Amerykaninem. Moi drodzy, ale przejdźmy do rzeczy. Władimir Kramnik tutaj jest jego przeciwnikiem i fantastyczna partia. Zapraszam serdecznie. D4 i D5. Tak się rozpoczęła ta rozgrywka. C4, C6 mamy. Tutaj, obronę słowiańską w tym momencie. Skoczek na C3, skoczek F6, skoczek F3, E6. Można w ten sposób sobie rozgrywać. Jest to bardzo solidna obrona. Obrona słowiańska. Tutaj czarne pilnują sobie ładnie centrum. Wszystko jest w porządku. I goniec zagrywa na G5. W tym momencie tutaj kramnik ma wybór, jaki wariant sobie może rozegrać. Może sobie oczywiście zagrać spokojnie tutaj skoczkiem na D7. Może zagrać sobie H6 i tak dalej. No ale też można zbić pionka na C4. Tak też się dzieje, dzięki czemu powstaje, yy, może powstać, yy, właśnie i tak się stanie w tej partii wariant Botfinika. Niezwykle ostry debiut, ostry wariant. Zapraszam serdecznie. Zobaczcie, po E4, tutaj białe zyskują centrum za cenę właśnie straconego pionka. Yy, po tym ruchu, oczywiście, to jest wszystko normalne. Gramy E5, i ktoś by mógł powiedzieć, no ale zaraz, przecież tutaj za chwilę zdobywam figurę, jest związanie, jest świetnie. Nic bardziej mylnego, moi drodzy, jest wtrącenie H6 i absolutnie nie bijemy tutaj na F6, bo po takim ruchu, po biciu, czarne tutaj stoją świetnie. Pozycja czarnych jest generalnie już na pograniczu wygranej, więc w ten sposób grać nie możemy. Po H6 obs absolutnie, absolutnie musimy odejść gońcem na H4. W tym momencie dalej istnieje związanie, ale jest ruch G5. I nadal jakbyśmy tutaj wybili, jest taki oczywiście wariant, pionek tutaj wybija, bardzo sprytna pułapka może nastąpić po ruchu skoczek E5. I jeżeli tutaj na przykład czarne się zagapią i zagrają goniec B7, nie raz mi się udało wygrać. Tutaj w miniaturce jest skoczek F7, okazuje się, że są widełki. Najlepsza opcja to oczywiście wybicie i stracenie jakości, ale po takim ruchu szybka tutaj rozgrywka jest po tym posunięciu. Jeżeli król bije, bijemy na H4, zdobywamy Hetmana, a jeżeli król zagrywa na G8, to po tych ruchach mamy tutaj mata. No ale to byłoby zbyt piękne i zbyt proste. W tym momencie e, też jest inny wariant, bardziej chyba grywalny, bardziej e, powiedzmy wyrównany, po skoczek e, G5 e, czarne wybijają. Zwyczajnie goniec wybija, czyli dwa pionki, że tak powiem, odbite, a skoczek w tym momencie już nie ucieknie. Jedno z lepszych zagrań, czyli skoczek na D7. Tutaj oczywiście tego skoczka wybijamy, goniec B7. No. Wygląda to niby tak wy, jak wyuczony debiut, ale to jest na razie teoria, lecz bardzo, bardzo ostra. Jednym z lepszych też specjalistów w tym debiucie był e, Aleksiej Shirow, bardzo e, silny arcymistrz, który grał niezwykle ostre szachy, uczeń Michała Atala w każdym razie. I teraz tak. Pogoniec B7. Co można tutaj dalej grać? Można na przykład zagrać H4. Nie po to, żeby ten pionek zasuwał już do pola przemiany, bo to jest raczej niemożliwe. Wieża stoi na H8, lecz żeby wzmocnić taką fajną strukturkę. No ale Gata Kamski postanowił zagrać G3. Taki ruch też istnieje. I dziwny ruch na pozór, bo zobaczcie, ten goniec strzela przecież zaraz w wieżę po ruchu C5 i tak też się dzieje. Nic się nie dzieje, moi drodzy, tutaj złego dla białych, absolutnie jest ruch D5. No właśnie, jak takie ostre rzeczy sobie gramy, to, to trzeba wiedzieć, co by było gdyby. No bo sprawdźmy teraz, bo tutaj kramnik zagrał Hetmanem na B6, żeby bronić pionka, asekurować pionka, bronić. Het... No, wyprowadzić generalnie Hetmana, żeby też doprowadzić do długiej roszady. Ale sprawdźmy, co by było po B4. B4 niestety jest złym ruchem tutaj dla czarnych. I teraz sprawdźmy dlaczego. Otóż mogłoby nastąpić fantastyczne zagranie, mianowicie goniec C4. Czyli oddanie figury cały czas tak samo i po tym wybiciu jest już w zasadzie koniec partii. Jeżeli na przykład goniec wybiłby wieżę, no to mamy przepięknego mata. No wiadomo, partia się by skończyła szybko, no ale na przykład po tym posunięciu... Zagrywamy Hetmanem na G4 i tutaj grozi wzięcie tego pionka. Dzieje się bardzo źle. Goniec mógłby jeszcze ratować tę sytuację, grając na D5, ale po wybiciu. Hetman wskakuje tutaj i goniec zagrywa na 7 po wybiciu. Chyba nie trzeba dalej tłumaczyć. Proste zagranie za chwilę na G6. E, więc totalna masakra. Mogłaby być jeden błąd i można już się żegnać tutaj z pozycją. Hetman zagrał na B6 i koniec zdążył na G2 wzmocnić centrum tutaj na D5. Teraz, moi drodzy, czarne zrobiły długą roszadę. Krótka roszada ze strony białych, czyli rozwój zakończony. Ale pozycja niezwykle ostra, niezwykle ta struktura pionów jest... Różna, e, figury porozstrzelane po szachownicy, no i gramy dalej. B4, teraz następuje takie zagranie, żeby tego skoczka odpędzić. No w zasadzie tutaj takie bicie mogło być nieco ryzykowne, gdyż tu już wieża na hetmana trzeba bardzo uważać. W zasadzie też bicie może by nastąpiło. Różnie tutaj może być, ale e, w tym momencie tutaj skoczek A4 zagrał, zagrał Gatakamski. Pragnę też zauważyć, że jest bardzo sprytny ruch, mianowicie wieża B1 w tej sytuacji również. Czyli świadome dodanie skoczka, ale tu się otwiera wieża. Ta pozycja już by była przegrana dla czarnych. Tu się w ogóle z ruchu na, na ruch mogą dziać cuda. Z tego względu, że na przykład po hetman C7 jest strzał na B7 od razu. Król czy hetman bez znaczenia chyba, powiedzmy hetman jest może trochę łatwiej. Wybijamy na E6, powiedzmy z szachem dla hetmana. Oj, ten goniec oczywiście strzela w B7. Po Hetman B6 i jest E7, partia się powinna już szybko skończyć, pozycja jest totalnie wygrana dla białych. Siła gońców tutaj, żadnych gruźb dla białych nie ma, totalny, totalny wór można powiedzieć, jak to mówią klasycy. Po B4 skoczek zagrał na A4 i Hetman B5. Moi drodzy, po hetman B5, no też trzeba wiedzieć jak mniej więcej dalej kontynuować grę, bo tutaj wszystko wisi na włosku i hmm, zobaczmy, że za chwilę zagra skoczek sobie na E5 i czarne za chwilę będą chciały zbić tutaj pionka na D5, a te pionki mogą iść tutaj bardzo szybko, bardzo mocno. Kamski zagrywa A3. Co to za posunięcie i na czym ono polega? Absolutnie dobry ruch według mnie i logiczny z tego względu, że chcemy wybić i żeby wieża tu się włączyła do gry. Przede wszystkim też broniła skoczka i Hetman miał swobodę jakiejś może ucieczki na E2, może na G4. Któż to wie, jak się pozycja może ułożyć. Więc taki ruch na pewno się przyda, a po na przykład takim ruchu B3 skoczek ładnie mógłby wrócić na C3, trzymając te zdublowane piony i wzmacniając punkt D5. Tak mogłoby to wyglądać. Skoczek zagrał na E5, zobaczcie, bardzo aktywnie, agresywnie tutaj sobie poczyna kramnik. Pionek wybił i pionek wybił. Okej, okay. białe mają to, to, to co chciały, czyli bronią tego skoczka. No i teraz Hetman zagrywa na D4 z atakiem. Z atakiem. Wygląda to świetnie. Skoczek jeszcze fajnie broni pola C5 i nie może zagrać absolutnie. No ale jest skoczek na C6. Zobaczcie, po, po wybiciu wieża zbija tutaj Hetmana. No i teraz, moi drodzy, tutaj Kamski popisuje się fantastycznym zagraniem. Jaki to ruch. Proponuję zatrzymać materiał, gdyż to jest bardzo ważny moment w partii, jak nie najważniejszy, przepiękne zagranie tutaj gatykamskiego. Otóż, ja tak troszkę może was tutaj chciałem zmylić, nie wiem, czy mi się udało. Mimo wszystko bicie pionkiem na C6. Tak, tak, moi drodzy, oddanie Hetmana. Oddanie Hetmana. Czarne przyjmują tego Hetmana i bicie na B7 z szachem. To jest bardzo ważne. Takie ofiary. Lubimy takie ofiary szachowe. Kochamy tutaj. Zobaczcie, dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy. Jest szach. No, król zagrywa na C7. I teraz najważniejsza sprawa, jak kontynuować grę dalej. Komputer ocenia to jako 0-0 w zasadzie, czyli remis, ale nie widać tutaj remisów. To jest komputer oczywiście. Silnik liczy do końca maksymalnie. Najlepsze posunięcia. Fajnie, że to nie grają silniki w tej pozycji, bo byłoby nudno. Goniec zagrywa na E3. Jak najbardziej dobre posunięcie. I teraz kramnik, no powiedzmy, zagrywa dobrze, bo tutaj... Zagrywa po prostu E5, czyli oddaje jakość, przerywa troszeczkę komunikację tego gońca z, z tą stroną lewą, czyli hetmańskim skrzydłem, z tego względu, żeby próbować troszkę nadrobić, znaczy może nie figur, ale te, tego ataku, tego nacisku. No i teraz pytanie, co zrobić? Jeden z ważniejszych teraz ruchów i ruchów dobrych w tym momencie nadal kamski tutaj zaskakuje. Od razu powiem, że nie jest to bicie wieży, no bo to było, było zbyt proste, ale to też nie jest dobre. Po prostu pionek wybija, centrum silne i tutaj e, białe nie mają po prostu żadnej kontry. Jak grać dalej tę sytuację? To jest niesamowite e, posunięcie. Komu się uda uczciwie znaleźć to posunięcie, wpiszcie w komentarzach, czy, czy daliście radę. E, jest to ruch e, numer 23, a moja ulubiona liczba. E, zobaczmy teraz posunięcie białych. Uwaga, skoczek C3. No co się dzieje? W ogóle tutaj białe grają sobie tak, jakby yy, nic się nie działo w pozycji. Przecież pod pionka skoczek wchodzi. No właśnie. Jeżeli tutaj czarne nie wybiją tego skoczka, to skoczek za chwilę wlatuje na D5 i robią się ogromne problemy. Czasami tutaj też wieża na A7. Już jest bardzo groźnie. No poszło bicie. I pionek zbił. Korzyści są takie, że ta wieża za chwilę będzie musiała stąd uciekać. A jeszcze wieża wskakuje na B1 za moment. Groźby na każdym kroku. Zauważmy, że w tej sytuacji jest hetman za gońca. Tylko, że oczywiście jeszcze dużym atutem jest pionek B7. Yy, bardzo niestandardowa pozycja. Mega. Na przykład po wieża D8 teraz, aby bronić punkt B8 jest wieża na B1. I robił się... Totalne problemy, za chwilę gramy sobie tam wieżą na a7. E, więc w tej sytuacji czarne decydują się na goniec c5. Wydaje się to najlepszym posunięciem, z tego względu, że wzmacniamy punkt, oczywiście d4, bronimy na a7 i jeszcze wieża broni na b8. No i teraz trzeba sobie spróbować poradzić w tej sytuacji. Otóż jak grać dalej? Oczywiście zbić wieżę należy. Materiał odbić. Jeżeli byłoby bicie pionem, to jest goniec na F4. Dzień dobry i tu się robi już bardzo niebezpiecznie. Po goniec D6 po prostu wybijamy, wybijamy wieża F na B1. Partia powinna się już szybko skończyć. Dorabiamy tutaj sobie Hetmana. Przewaga już w figurach po stronie białych, a przypominam, że ten pionek zawsze ma opcję ucieczki. Po biciu gońcem na D4 oczywiście wieża zagrywa na B1. Rzecz jasna, Hetman C5. No i teraz e, trzeba też wiedzieć, jak dalej kontynuować. Hamski robi to bezbłędnie. On zagrywa najlepsze teraz posunięcia według szachowego silnika, e, naprawdę szapoba. Jest to ruch wieża A6. No zobaczmy, bo tutaj trzeba liczyć bicie na E3, jakiś szach na C6. W ogóle, o co tutaj chodzi? E, moi drodzy, jeżeli byłoby bicie teraz na E3, to właśnie dajemy szacha na C6. Po wybiciu goniec wybija. I powiedzmy pogoniec B6. Pozycja by się bardzo uspokoiła, ale tu trzeszczą te piony i tak naprawdę pionek, no niby są wolne piony, ale one tak łatwo tutaj nie dojdą do przemiany. A to białe mają opcję wybić na F7, maszerować pionami tutaj szybciej. Zdecydowanie. Bardzo ładnie by to wyglądało, ale po wieża A6, czarne zdecydowały się na ruch wieża B8. No, właśnie, i co grać dalej? Jak kontynuować dalej ten atak? No bo generalnie, jak teraz zagramy wieżą na C6, no to pozycja się bardzo upraszcza. I to tutaj tak naprawdę jest ocena silnika 0-0 w zasadzie, ale no, ja bym się tutaj obawiał tutaj pozycji białych, bo ten pionek teraz dochodzi. To zobaczcie, ten goniec nie może się za bardzo ruszyć, jak zbije, to piony się łączą i tu jest bardzo groźnie. Za chwilę pion leci, jeszcze ten idzie do góry, król aktywny. No właśnie. No właśnie, więc tutaj byłoby już gorzej. Na szczęście Gata Kamski dla siebie, na szczęście tutaj zagrał bardzo dobre posunięcie, które daje ogromną przewagę i jest to ruch Goniec C1. Trudny ruch na pozór, z tego względu, że jest opcja zbicia tutaj na F2, co nic nie daje absolutnie, bo król idzie sobie po prostu na H1 i dalej gramy to co samo... To samo co będzie w partii. Tutaj czarne postanowiły zagrać C3. Goniec A3 wskakuje za chwilę na D6. No niezwykle groźnie. I teraz, jeżeli by na przykład zostało zagrane C2. Tak nie było w partii, ale jakby poszło, to wieża C1. Oczywiście bronić tego punktu trzeba. Hetman C4 za takim na wieżę, tak po prostu. Ale mamy goniec D6, i po tym ruchu e, król D7. I spokojnie można wybić tutaj tego gońca. E, o, tego gońca, gońcem wieżę. A jak e, zbija Hetman na A6, no to gramy bardzo ważny ruch goniec E4. Z tego względu, żeby król miał furtkę, żeby tu mieć opcję wybicia. Ten pionek nam nie ucieka, jest cały czas broniony. I za chwilę gońcem, na przykład, nie wiem, gdzieś uciekamy na D6, e, chociażby. E, próbując tutaj coś zagrać w stylu tym no tym gońcem gdzieś tam zaraz uciekać. Generalnie za chwilę tu zbijemy i doprowadzamy sobie pionka tutaj do przemiany. Może w ten sposób byłoby najłatwiej. W każdym razie pozycja byłaby wygrana. Po gońcu a3 Hetman zagrał na c4. Goniec d6, król d7, moi drodzy. No i ten ruch w zasadzie też wygrywa, to jest to w zasadzie to samo, ale Kamski dał szach. No zbić nie można. Z prostego powodu goniec B5 z szachem, król C5 wybijamy, król wybija i teraz policze, policzyć, policzyć trzeba bardzo ważnie, bardzo ważny wariant, po tym posunięciu wieża C7, bardzo ważny ruch. Bronimy pionka, jakość więcej, to wygląda groźnie, że tu pionek idzie, ale po tym ruchu wieża C1, pionek pada. Ten jest słaby, ten ucieka, partia powinna się łatwo skończyć na korzyść dla białych. Pogoniec C6, król zagrał na E6. No i jak grać dalej, moi drodzy? Jak grać dalej? Tutaj e, odkrywać, tutaj te pozycje, e, wygrywać te pozycje, goniec B5. W ogóle ostra sytuacja, bo nie dość, że wieża wisi tutaj na włosku, znaczy broni tutaj, powiedzmy, gońca w jedyny sposób, to jeszcze jakieś C2 wchodzi. E, no właśnie, ale po ruchu C2 oczywiście C2 nie wchodzi, bo jest też bicie z szachem. Z szachem na E6. Goniec zbił na F2. Taka jedyna szansa tutaj powiedzmy na zamieszanie w pozycji. Już taka rozpacz mała, można powiedzieć. Król oczywiście wybija. Hetman dał szacha, król F1. Teraz taki problem białych jest następujący, żeby uniknąć szachów, a pozycja powinna już się wygrać. Hetman zagrał na E4 sprytnie, bo nie dość, że podważa to. Tutaj jeszcze sprytnie patrzy na wieżę. Jeszcze jakieś szachy grożą na H1. Wygląda to groźnie, lecz wszystko się trzyma, wieża e1 absolutnie, król h1, zobaczcie, król f2 z atakiem, król hetman h2 zbija, król na f3, no i wieża zbiła tutaj na b7, w tym momencie zwyczajne zagranie pod tytułem goniec e5, prawie kończy partię, jeżeli król by uciekał na f5, to dajemy sobie tutaj szacha i dajemy mata w dwóch posunięciach, mianowicie po Król g5, jest goniec f4, król h5 i wieża e5, mat. Yy, Pogoniec oczywiście e5, wieża tutaj zasłania się yy, i proste goniec c4, król na d7. I jak dalej wygrywać pozycję, moi drodzy? Bo ta pozycja jest już totalnie wygrana dla białych. Dwa gońce z wieżami tutaj robią robotę, wieża po prostu zbiła pionka na a7, król c8. I szach. Po tym posunięciu tutaj, kramnik poddał partię z prostego powodu. Jak król D8, to wieża na D1. Jak król na B8, no to tutaj już widzimy, że jest młynek i w zasadzie też się wygrywa. Może po ruchu, no sprawdźmy, może po ruchu wieża C6. Po prostu król B7 pokazuje na przykład wieża C7 z powrotem. Król B8, co ten komputer tutaj widzi. Wieża F7 widzi i też. Mnóstwo szachów, goniec wchodzi. Myślę, że nie ma co tutaj analizować tej totalnie wygranej pozycji. Moi drodzy, partia skończyła się w tym momencie. Gata Kamski, ciekawy arcymistrz. Wiele jego partii jeszcze tutaj słynnych. Myślę, że zobaczymy. Dzięki serdecznie za uwagę. Życzę zdrowia. Cześć.